Barwne dekoracje, dopracowane korony oraz zakończone żniwa. Dożynki gminne w tym roku zorganizowane zostały w Mostkach, a wydarzenie przyciągnęło mieszkańców całej gminy. Na ostatnich dożynkach najładniejszy wieniec był właśnie z miejscowości Mostki, dlatego też nominowani zostali do organizacji dzisiejszych tegorocznych dożynek i organizują je wspólnie ze Słowikowem i Miroszczyzną. Także cztery miejscowości, Mostki, Polesie, Miroszczyzna i Słowików są współorganizatorami. Dostaliśmy taki zaszczyt, nominację. Nie wypadało odmówić. Dokładnie, to dla nas ogromny zaszczyt. Zgodnie z tradycją sołectwa przygotowały korony, których wykonanie wymaga czasu oraz niebywałej kreatywności. Korona zawsze powinna być z czterech podstawowych zbóż, więc wszystkie w naszej koronie zboża się znajdują. Oczywiście brały udział mieszkanki wsi Łazy w robieniu, zbieraniu zboża do tego wieńca. Zaczęliśmy tą koronę właściwie zbierać materiały już w maju, więc pomysł zrodził się dosyć wcześnie, tak mi się przynajmniej wydaje. Starałyśmy się to wykonać jak najlepiej, pomagali nam oczywiście też nasi mężowie. Brało w tym udział dosyć sporo osób. Wszystkie panie, które pracowały, przyjechały tutaj z nami na dożynki. Święto plonów to czas zabawy oraz radości z zakończenia prac rolnych. W wydarzeniu biorą udział wszyscy mieszkańcy, jednak to rolnicy są najważniejsi w tym dniu. Przy okazji takiego święta jest okazja podziękować rolnikom za ich trud, za to codzienne przywiązanie do ziemi, za kultywowanie tradycji. Plony zadowalające, tylko żniwa były utrudnione, pogoda bardzo przeszkadzała, były żniwa kradzione, ale udało się wszystko szczęśliwie posprzątać, także wszystko jest w magazynach. Mieszkańcy połączyli siły i zaangażowali się w przygotowania do dożynek. Dzięki wspólnej pracy plac dożynkowy oraz wieńce prezentowały się idealnie. Po pierwsze, bardzo się cieszę, że tutaj mogę z Państwem być w Rudnikach. Naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co dzisiaj tutaj w Mostkach zobaczyłem, bo to sołectwo jako organizator gminnych dożynek, spotkanie z panem wójtem, spotkanie ze strażakami naprawdę dowodzi tego, że to był słuszny i jedyny możliwy wybór w województwie opolskim. Dożynki były okazją do świętowania, ale również do pielęgnowania lokalnych zwyczajów i tradycji. W gminie Rudniki mieszkańcy pokazali, że jest to ważne święto, w którego organizacje chętnie się angażują.